Środa, 17 czerwca. Marta Jureńczyk, witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. W dzisiejszym serwisie powiemy o spotkaniu z Krzysztofem Wielickim, o spektaklach teatralnych rodem z Piotrkowa oraz o lekcjach historii prowadzonych w muzeum. To chyba jedna z najpopularniejszych w ostatnim czasie forma współpracy mieszkańców z samorządem. O czym mowa? O budżecie obywatelskim. W Piotrkowie pomysłem na stworzenie nowych inwestycji w mieście mieszkańcy zajęli się po raz drugi. Jak im poszło w tym roku? O tym Katarzyna Zajda. Ostatni będą pierwszymi. Tą dewizę wzięli chyba sobie do serca twórcy projektów do budżetu obywatelskiego i czekali do ostatniej chwili ze złożeniem swoich projektów. I w ten sposób niemal lawinowo w ostatnich dniach do urzędu spłynęło 37 wniosków. To projekty, które zostały złożone do budżetu obywatelskiego 2016. W nich pomysłowi piotrkowianie chcą dać początek m.in. modernizacji boisk, dróg, budowy kilku placów zabaw oraz parkingów, czy też stołu do gry w tenisa. Wszystkie teraz czeka weryfikacja. Teraz wnioski trafią do zespołu opiniującego, który prześledzi te wnioski pod względem formalnym. Ponadto sprawdzi, czy tereny, które są zaproponowane w tych wnioskach do realizacji tych przedsięwzięć należą do gminy, czy nie będzie problemów formalnych z wykonaniem tych projektów, aby w ostateczności stworzyć listę propozycji, która trafi pod głosowanie mieszkańców. Listę projektów, która trafi pod głosowanie, poznamy do 30 sierpnia. Na początku września przeprowadzone zostanie głosowanie. To będzie odbywało się tak jak w ubiegłym roku. Drogą internetową lub wrzucając do urny głos będzie można poprzeć wybrany projekt. Uwaga, są zmiany. Głosować będzie mógł mieszkaniec miasta, który skończył 16 rok życia, a wyboru dokona spośród wszystkich zakwalifikowanych pomysłów. Zwycięskie projekty poznamy do końca września. To było kolejne, niezapomniane spotkanie z nietuzinkowym człowiekiem. Tym razem gościem Biblioteki Miejskiej w ramach cyklu Bliżej Natury był alpinista, himalaista i zdobywca Korony Himalajów i Karakorum Krzysztof Wielicki. Na poniedziałkowe spotkanie z Krzysztofem Wielickim przyszło wiele osób ciekawych zarówno opowieści, jak i samego człowieka, który jako pierwszy zdobył zimą trzy najwyższe szczyty Himalajów, w tym Mount Everest. My też byliśmy ciekawi, skąd pomysł na takie życie. Wszyscy szukamy, jedni mają więcej szczęścia, drudzy mniej, znajdują to, co potem może być ich pasją. Mnie się udało znaleźć zupełnie przypadkowo, bo nie mam tradycji rodzinnych, żadnych górskich, ale myślę, że przez studia jednak, bo studiowałem w Wrocławiu akurat na takim wydziale na elektronice, gdzie było bardzo dużo ludzi uprawiających turystykę, wspinanie i właściwie zacząłem od turystyki, można powiedzieć. No wcześniej szarcerstwo, tak. Potem turystyka, a potem spotkałem ludzi wspinających się w skałach, no i pomyślałem, że też muszę spróbować. I po pierwszej drodze, jaką zrobiłem w życiu, od razu spostrzegłem, że to jest to, co mi będzie pasowało w życiu. I to już był koniec. Czyli to, wie pani, z pasją trzeba zarazić. Jak trzeba zarazić, tego się nie da kupić. Pytaliśmy też, czy alpinista odczuwa strach. Każdy, kto się wspina, ma strach. Tylko to jest taki strach kreatywny, wie pani, czyli... Tak, nie lęk, bo lęku nie można mieć, prawda? No jak ktoś ma lęk, to nie może iść w góry. Natomiast strach jako taki jest potrzebny, bo on buduje wyobraźnię, kreatywny jest, prawda? No i daje przede wszystkim adrenalinę, czyli emocje. To jest to, czego szukamy w górach. Góry uczą pokory i wytrwałości. Barwną opowieść z przeżyć na dachu świata Krzysztof Wielicki przeplatał zdjęciami i filmami, które pokazywały, że wyprawy pozwalają też poznać nowych ludzi i przeżyć niespotykane emocje, którymi himalaista podzielił się z piotrkowianami. Ja mam to szczęście, że jestem nie pierwszy raz na spotkaniu z panem Krzysztofem Wielickim i za każdym razem dowiaduję się czegoś nowego. Dla mnie to jest taki człowiek, który nie chodzi po ziemi, tylko się trochę nad nią unosi. I to wszystko, co opowiada, nie tylko o górach, ale o takim dystansie do świata, do ludzi, do tego, co przeżywa, to jest no, taka inspiracja, chyba taka na przyszłość, że trzeba samemu też się zastanowić, co człowiek robi. Ja bardzo się cieszę, że to kolejna tak wielka osobistość w naszym mieście. Pan Krzysztof Wielicki to dla mnie od dawna był wzorem takim do naśladowania. Ja na swoim koncie mam tylko 2700 w szwajcarskich Alpach, ale
ale myślę, że to spotkanie dzisiaj tych starszych uczestników, jak i tych młodszych zaraziło do tego, żeby nawet w te najbliższe nam Góry Świętokrzyskie jechać i tam podziwiać to wszystko, co góry oferują. A co jeszcze oferują góry? Tego można dowiedzieć się z nowej książki Krzysztofa Wielickiego Mój wybór, którą himalaista podpisywał po spotkaniu. Piękna i bestia oraz Różowy wujek to spektakle teatralne rodem z Piotrkowa, bo wyprodukowane przez Miejski Ośrodek Kultury. W tym roku szykuje się kolejna premiera teatralnej produkcji. Na warsztat piotrkowscy aktorzy wzięli bajki Fredry. 7 w 1, tak można w skrócie opisać spektakl zatytułowany W jednym stali domku. Teatralna produkcja to niemal kalejdoskop najbardziej znanych bajek Aleksandra Fredry. Główny wątek opowieści został tak przemyślany, by w sposób naturalny opowiedzieć właśnie 7 bajek. Najmłodszym na przedpremierowym spektaklu najbardziej zapadł w pamięć właśnie konflikt sąsiedzki między Pawłem a Gawłem. Na dole rozrabiali, a na górze spali. A to ładnie tak rozrabiać sąsiadowi? Nie. Czyli jakim sąsiadem trzeba być? No takim miłym. Co zrobić, żeby być dobrym sąsiadem? Można kogoś zaprosić albo zaprosić na kawę. A bohater, który był ulubiony? Starsza siostra. Dlaczego? Bo ja też jestem starszą siostrą mojego młodszego brata. Udział w spektaklu biorą dorośli oraz młodzi piotrkowscy aktorzy. I to dla nich pierwszy występ był najbardziej emocjonujący. Jak była małpa w kąpieli. No to jak... Bałam się, że się przewrócimy z tą wanną. A ja bałam się, że jak wychodziłam z tej strony, no to się bałam, że spadnę, no, a jednak nie spadłam, jeszcze tak bałam. Ćwiczyło i dzięki temu teraz nie poszło to najgorzej. Przedpremierowe spektakle to niemal przygotowanie aktorów na żywo przed planowaną premierą. Bajek jest aż 7. Trzeba się zmieścić w 35 minutach i w związku z tym chcemy się jeszcze ograć. Z widownią jest to najlepiej, najmądrzej. Spektakl teatralny produkcji Miejskiego Ośrodka Kultury będzie można zobaczyć po wakacjach. Tak zaplanowana jest jego oficjalna premiera. Czy lekcje historii mogą nie być nudne? Oczywiście, że tak. Przekonali się o tym uczestnicy interaktywnych zajęć muzealnych prowadzonych w tym roku szkolnym przez Piotrkowskie Muzeum. Podczas zajęć można było niemal dotknąć historii. Niegdyś była jedną z królewskich sal. Na potrzeby naszych czasów zamieniła się w warsztat twórców królewskich koron. To w rękach uczestników zajęć muzealnych powstawały królewskie insygnia. Po co królowej korona? Żeby wiedzieć, że jest królową. Żeby ładnie wyglądała. Tylko po to? I żeby rządziła światem. Dzięki takiej lekcji podczas prac przy wykonywaniu korony dzieci dowiedziały się m.in., że zamek to siedziba królów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, wybudowana w latach 1511-1519. Nawet przez chwilę mogły się wczuć w rolę koronowanej głowy, zasiadając na królewskim tronie. Bardzo fajne zajęcia, dzieci bardzo dużo z nich wynoszą, pamiętają, wychodzą z czymś, to jest też dla nich dużo. Nie jest takie suche oprowadzanie i podanie suchych informacji, które one nie przyswajają, ale już zrobienie właśnie takiej korony i opowiedzenie 2-3 zdania o tym, kto tutaj mieszkał, czyli Zygmunt I Stary, że to jest wieża mieszkalna, miejsce, gdzie w Piotrkowie dla regionu, dla Polski w ogóle też ważne miejsce, powoduje, że one gdzieś już te fakty łączą. Lekcję muzealną połączono również z zajęciami iście rycerskimi. Było bicie średniowiecznej srebrnej monety, ale dla tych, którzy woleli zająć się średniowieczną sztuką walki, przygotowano konkurs łuczniczy oraz rzut oszczepem. Na koniec wszyscy zostali pasowani na rycerzy i waleczne białogłowy. Oby wszyscy rycerze, którzy w imieniu twoim będą walczyć, zwyciężali. Szant pełnych energii i radości można było dziś posłuchać w Miejskim Ośrodku Kultury. Na scenie wystąpili podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Piotrkowa. To już 4. edycja Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych. Tym razem była to podróż przez morza, bo festiwal utrzymano w stylu żeglarskim. Na początek na swój muzyczny statek zabrały publiczność przedszkolaki z przedszkola Słoneczko. To wyjątkowe święto dla każdego uczestnika.
Przygotowania trwają przez cały rok, bowiem uczniowie prezentują tutaj swoje osiągnięcia, które tutaj właściwie przygotowują się cały rok, uczestnicząc w zajęciach, tak? Później tutaj na scenie prezentują swój dorobek artystyczny. Kolorowa scena to marzenie każdego uczestnika tego festiwalu. Po roku ciężkiej pracy ten moment jest długo wyczekiwany i występ dla publiczności daje dużo satysfakcji. Radość, po prostu odbywa się co roku w naszej szkole festiwal piosenki i po prostu jest super, jak wszyscy tutaj się zbieramy, śpiewamy. Pani Ewa Szkulnik, która nas uczy tych wszystkich piosenek. Uczestnicy występowali w 4 kategoriach. Każdy otrzymał pamiątkowy upominek. To artystyczne spotkanie staje się pretekstem do prezentacji różnorodnych postaw twórczych, będących odpowiedzią i sposobem interpretacji jednego tematu za pomocą odmiennych form. Trzecie Piotrkowskie Biennale podsumowane zostanie już w najbliższy piątek. W najbliższy piątek w Ośrodku Działań Artystycznych o godzinie 19 na ulicy Dąbrowskiego 5 będzie otwarcie wystawy Trzeciego Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Trzecie Piotrkowskie Biennale jest imprezą, która już się na stałe wpisała w kalendarz wystaw artystycznych w Polsce. Jest o tyle nietypową imprezą, że wspólny jest temat, natomiast media, które są prezentowane, są bardzo różnorodne. Mamy malarstwo, grafikę, fotografię, ale też instalacje, obiekty, wideo. Jest naprawdę bardzo duża różnorodność prac, a temat jeden. Natomiast jak artyści sobie poradzili z realizacją tematu, to już zapraszam do obejrzenia wystawy, którą otwieramy w piątek. Na antenie telewizji Piotrków, jak w co środę, magazyn sportowy. Ja już żegnam się z Państwem. Do zobaczenia. Magazyn sportowy rozpoczniemy od zapasów. Znakomicie zaprezentowali się zawodnicy Atletycznego Klubu Sportowego w Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodziczek LZS, które zostały rozegrane w Piotrkowie. Nasi zawodnicy zdobyli aż 15 medali i zdecydowanie wygrali klasyfikację drużynową. Prawdziwą furorę zrobiły w tych zawodach dziewczęta. Sekcja dziewcząt istnieje w Atletycznym Klubie Sportowym od zaledwie kilku lat. Od podstaw stworzył ją niezwykle zasłużony trener Grzegorz Ludwik, twórca największych sukcesów piotrkowskich klasyków w latach 80. i 90. minionego stulecia. Na 8 startujących zawodniczek wszystkie zdobyły medale, a 4 z nich medale złote. Mistrzyniami Polski Młodziczek zostały Nikoletta Szewczuk, Nikola Dytrych, Roxana Pisarek i Patrycja Wochna. No wyszedł dziewczętom ten start. Startowało 8 dziewczynek, każda zdobyła medal. Łącznie 4 złote medale, 2 srebrne i 2 brązowe, no i zdecydowane pierwsze miejsce w punktacji klubowej. No to rzeczywiście sukces, że każda z zawodniczek zdobyła medal. To efekt kilkuletniej już pracy z dziewczętami. Podjął się pan tej pracy i wyniki naprawdę widać. Wyniki pomału są. Pracuję z dziewczętami blisko 5 lat. Powstała już taka dosyć solidna grupka. Mam nadzieję, że w przyszłości będą w tych starszych grupach wiekowych również należały do czołówki krajowej. 7 medali zdobyli młodzi klasycy. Po złoto sięgnął w kategorii wagowej do 53 kg Rafał Kowalczyk. Mam ostatnią walkę finałową, ciężko mi było, bo wszechnie z nim przegrywałam, a teraz zrewanżowałam się. To są dzieci, trzeba o tym pamiętać. Dzieci trenujące zapasy mają różny staż. W tym wieku są jeszcze różnice duże w wytrenowaniu zarówno fizycznym, technicznym, jak i motorycznym. Dlatego w niektórych walkach można było zobaczyć te różnice, ale były również walki, które były bardzo ciekawe, które były na bardzo wyrównanym poziomie i już na najwyższym, można powiedzieć, w Polsce. Poziom mistrzostw był zróżnicowany, to podkreślił dyrektor Atletycznego Klubu Sportowego Piotrków, wicemistrz olimpijski z Barcelony, Piotr Stępień.
poziom zróżnicowany. Są zawodnicy, którzy już potrafią bardzo wiele, którzy wygrywali swoje kategorie, ale byli też zawodnicy, którzy, tak powiem, zanotowali tylko start. Ale jesteśmy gospodarzami u siebie, także no jak najwięcej takich prób, takich startów. Zawodnicy się rozwijają, nabierają doświadczenia i myślę, że to w przyszłości będzie przynosić efekty. Nie przyznam szczerze, intryguje coraz lepsza postawa dziewcząt. To już nie jest jeden z klubów w Polsce, tylko no powoli podopieczne Grzegorza Ludwiga naprawdę no zaczynają być dostrzegane na ogólnopolskich matach. Trzeba powiedzieć, że naprawdę trener Ludwik wykonał ogromną pracę. Zaczynał od zera, od podstaw, bo jest trenerem stylu klasycznego. Był przede wszystkim też moim trenerem, trenerem wszystkich dzisiaj działających trenerów w klubie w AKS-ie. Zaczął z dziewczynami, nie miał doświadczenia, jeżeli chodzi o styl wolny, a tu się okazuje, że po 3-4 latach pracy na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o młodziczki, jest klubem numer jeden w kraju. No z tego się ogromnie cieszymy, bo mieliśmy taki troszeczkę zastój, jeżeli chodzi o chłopaków, a tutaj teraz na pozycję numer jeden w tej grupie wiekowej wyrosły dziewczyny, także no, jest jakieś uzupełnienie. No super sprawa, aby to utrzymać, na pewno tutaj będziemy prosić też władze miasta o jakieś wsparcie, no bo tutaj no dzisiaj praktycznie prowadzimy dwa kluby, bo jest no to, co było zawsze styl klasyczny, a teraz jeszcze styl wolny doszedł dziewczyn, które robią takie wyniki. Tych startów jest bardzo dużo, środki też są potrzebne większe. W klasyfikacji drużynowej Atletyczny Klub Sportowy wyprzedził Agros Żary oraz Mosir Grajewo. W mistrzostwach wzięło udział ponad 150 młodych zawodniczek i zawodników z 29 klubów, a kolejnym sprawdzianem zapaśników Atletycznego Klubu Sportowego będzie start w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Pływacka familiada w Piotrkowie. Przedstawiciele kilku pokoleń rywalizowali w jednym miejscu i czasie, a areną zmagań była pływalnia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie. Piotrkowski Osir wspólnie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zorganizował pierwszą familiadę pływacką. Startowały w niej całe rodziny, a ilość zgłoszeń pozytywnie zaskoczyła organizatorów. Zawody są organizowane w tej formule po raz pierwszy. Polegają na tym, że start właściwie jest możliwy każdego, natomiast ustalone klasyfikacje są dostosowane do zgłoszonych osób. Na starcie można było zobaczyć młodych adeptów pływania, ich rodziców oraz babcie i dziadków. Świetny pomysł w ogóle, że coś takiego jest zorganizowane. Świetna rekreacja tak naprawdę dla całych rodzin. Nie ma układów indywidualnych, każdy może się pobawić wspólnie. Świetny pomysł, oby więcej. Dobra zabawa dla rodzin z dziećmi. Przede wszystkim też promocja pływania, prawda? Jak najbardziej. I promocja ducha sportowego wśród młodzieży. Najwięcej punktów zdobyła rodzina Kaliszewskich w składzie. Krystyna Król, Agnieszka Król-Kaliszewska, Mariusz Kaliszewski i Julia Kaliszewska. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a organizatorzy już teraz zapowiadają drugą edycję pływackiej familiady. Wygraną włókniarza Moszczenica zakończył się trzeci memoriał imienia Henryka Załogi, wieloletniego działacza piłkarskiego i sponsora Konkordii Piotrków. Drugie miejsce zajęła Konkordia, a trzecie LKS Czarnocin. W turnieju rocznika 2005 wzięło udział 7 drużyn, a zawody zorganizowane były w formie piłkarskiego pikniku. Działacze Konkordii Piotrków chcieli pokazać, że mimo poważnych problemów organizacyjnych, klub istnieje i nie zamierza znikać z piłkarskiej mapy. Robimy ten turniej po raz trzeci. Jest to jeden z dwóch turniej, który ja przynajmniej organizuję tutaj z działaczami Konkordii typu pan Marek Markowski i przy współudziale oczywiście rodziców. I ten turniej na pewno nie umrze, ani ten, ani następny. Chcemy go pielęgnować. Któryśmy rozmawiali z Pawłem na temat już przyszłego turnieju, który troszkę inną oprawę będzie miał. I mówię, no fajnie to jest to, bo to jest taki powiedzmy czysty sport, tak? Czysty sport, te dzieci przeżywają. Przypuszczam, że część z nich to może i wczoraj północy nie przespała, bo to pierwszy ich turniej. I mówię, fajnie to wygląda, jest mały piknik, jest grill dla tych dzieci, są owoce, więc mówię, że na pewno wspomnienia będą mieli miłe. Zmaganiom młodych piłkarzy przyglądał się z uwagą Paweł Załoga, niegdyś zawodnik Konkordii, a później wieloletni sponsor. Jego ojciec przez wiele lat pomagał klubowi, najbardziej ciesząc się z sukcesów grup młodzieżowych. No cieszymy się z tego, jesteśmy dumni. Jest 7 zespołów, dzieciaki mają fajną zabawę, wspaniały turniej, poczęstunek, rodzice, trenerzy, organizatorzy. Będziemy to kontynuować w przyszłym roku.
Właśnie rozmawiałem tu przed chwileczką ze Sławkiem, który mi też w tym wszystkim pomaga. Zrobimy to jeszcze bardziej atrakcyjnie i poprosimy może jeszcze zespoły z zewnątrz. No, także myślę, że młodzież będzie miała z tego duże zadowolenie i fajną zabawę, bo głównie nam o to chodzi. Piłkarsko najlepsi okazali się zawodnicy Włókniarza Moszczenica. Podopieczni Daniela Cichosza wygrali wszystkie mecze. Królem strzelców imprezy został gracz Włókniarza Jakub Danielewicz, który zdobył aż 15 bramek. Najlepszym zawodnikiem wybrano Jakuba Drużdża z Konkordii, a najlepszym bramkarzem Huberta Magierę, również z piotrkowskiej Konkordii. Reprezentanci Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie okazali się najlepsi w turnieju służb mundurowych, który został rozegrany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie. Strażacy wygrali wszystkie mecze, nie tracąc w nich nawet jednej bramki. Pokonali kolejno Areszt Śledczy 2-0 i po 5-0 zespoły Policji oraz Straży Miejskiej. Drugie miejsce zajął Areszt Śledczy, trzecie Policja, która pokonała po zaciętym meczu 2-1 Strażników Miejskich. Współorganizatorem turnieju był Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie. Ci wszyscy grają, a straż wygrywa. Jeśli chodzi o służby mundurowe, faktycznie praca w straży jest zdecydowanie najlepsza i mają najlepszą drużynę. Natomiast cieszy to, że poza strażą również inni też byli w stanie dzisiaj zmontować drużyny, które uczestniczyły w tym turnieju. Ale spodziewałem się większej liczby drużyn. Liczyliśmy na 7-8. Okazało się, że były tylko 4. Stąd moja sugestia i propozycja do pana dyrektora Aresztu Śledczego, żebyśmy od roku przyszłego przyjęli nową formułę. Zaprosimy do udziału w turnieju również drużyny reprezentujące służby mundurowe z powiatów bełchatowskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego i tomaszowskiego. Królem strzelców imprezy został Błażej Strzelczyk ze straży pożarnej, który zdobył 4 bramki, a najlepszym bramkarzem Marcin Kozub z Aresztu Śledczego. Coraz jest gorzej, lata mijają, ale jeszcze jesteśmy na tym najwyższym stopniu podium. No to oczywiście nie jest element waszej służby, gra w piłkę, no ale sprawność trzeba utrzymywać. Tak, robimy to cały czas. Jeden drugiego, że tak powiem, namawia, motywuje do działań, no bo potrzebne nam to jest w służbie. No i później to się przekłada na takich turniejach jak ten. Zwycięski zespół wystąpił w następującym składzie: Piotr Haładaj, Dariusz Rakoczy, Piotr Jagiełło, Piotr Merk, Piotr Toma, Marcin Ungier, Błażej Strzelczyk, Przemysław Jańczyk i Adam Wachowski.